Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry Lilko. Pierwsze dwa sety poszły dla nas bardzo gładko, natomiast trzeci to już była prawdziwa siatkarska bitwa. Tak, zwłaszcza dokładnie tak było, zwłaszcza drugi set to była całkowicie dominacja z naszej strony. Jednakże ten trzeci set to jest takim potwierdzeniem i smaczkiem tego finału, że przeważnie w każdym meczu, może poza pierwszym w Suwałkach, że nam kompletnie to nie wyszło, to taki set mniej więcej ma swoje miejsce, zwłaszcza z tym przeciwnikiem. Cieszy, że przychyliliśmy to na swoją korzyść. Odważna gra w końcówkach, w ataku, na trudnych piłkach i na zagrywce zaowocowała, że cieszymy się ze zwycięstwa. A właśnie dzisiaj chyba kluczowym elementem była nasza zagrywka, bo i zarówno w pierwszym, drugim, trzecim secie chłopaki nie zwalniali ręki. Dokładnie, zagrywce zawdzięczamy trochę, ale również nasza dobra gra w ataku, bo oczywiście nasze przyjęcie też wcale nie było słabe, było na wysokim procencie, co się wiązało z rozegraniem, że Jarek miał trochę ułatwione zadanie, ale mówię, żeśmy pokazali swoją siłę, ale możemy się uśmiechnąć tylko na chwilkę. Jutro jest nowy dzień, tak samo jak było w Suwałkach, jest nowy mecz i na pewno trzeba być skoncentrowanym i trzeba mieć szacunek i trzeba się obawiać drużyny Suwałk. Właśnie jutro może być czwarty, ostatni mecz, a może być przedostatni. My chcemy, żeby zrobimy wszystko co naszej mocy, żeby to był jednak ostatni mecz. Jutro będzie jeszcze trzy razy ciężej niż dzisiaj na pewno. Ślepsk się łatwo tak nie położy. Na pewno to będzie, może być mentalnie dużo bardziej cięższy mecz dla nas, bo nie możemy sobie pomyśleć ani przez chwilę, że on może być choć o odrobinę łatwiejszy. No mamy tutaj wspaniałych kibiców, którzy niewątpliwie nam dzisiaj bardzo, bardzo pomogli. Z tego miejsca chciałbym zaprosić i poprosić również o to, żeby jutro było tak samo albo jeszcze głośniej. Także liczymy na to, że uda nam się zakończyć tą rywalizację i zdobyć to mistrzostwo. Jednakże, jak już mówiliśmy wcześniej, no nie będzie to prosta sprawa. Dziękuję trenerze. Dziękuję.